Na pewno pracownicy musieli wykonywać trudną pracę w ciężkich warunkach, ale z drugiej strony przemysłowcy pamiętali o swoich robotnikach, fundowali stypendia artystyczne, które pozwalały na przykład na wyjazd do Paryża. Wódź poprzez wieki, rozmowy jak przy kawie. Ja się nazywam Justyna Tomaszewska i razem z wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków podcastu o historii Łodzi. Podcast towarzyszy wydaniu monografii miasta z okazji 600-lecia urodzin Łodzi. W kolejnych odcinkach moi goście i gościnie opowiedzą o Łodzi w trudnych latach I i II wojny światowej. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Łódź poprzez wieki, rozmowy jak przy kawie. Dzisiaj moją gościnią jest profesor Aneta Pawłowska. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Było mi bardzo miło. Pani profesor, nie wyobrażamy sobie tego podcastu bez tak ważnego tematu. Ten trzeci sezon podcastów towarzyszy wydaniu trzeciego tomu monografii, który opowiada o bardzo trudnych latach w Łodzi, czyli 1914-1945. To są takie lata, kiedy bardzo dużo się dzieje, głównie społecznie, ale nie możemy zapomnieć przecież o bardzo ważnej części życia, czyli o sztuce i kulturze. Z jednej strony paradoksalnie wydaje się, że ta maksyma, że podczas wojny muzy milkną, ma zawsze zastosowanie, ale należy pamiętać, że Łódź nie była miastem frontowym na szczęście ani podczas I wojny światowej, ani podczas II wojny światowej, więc paradoksalnie pewne ożywienie, jeżeli chodzi o kwestie kultury i sztuki, sztuki wizualnej, bo ta mnie przede wszystkim interesowała, było widać już w czasie trwania I wojny światowej, to znaczy około roku 1916. Już zaczęły pojawiać się pierwsze wystawy, i jest to moim zdaniem ciekawe zjawisko, bo te wystawy były początkowo dedykowane jakimś szczytnym celom. Tutaj, taką bardzo udaną kwestią, połączoną właśnie z wystawą, była kwestia na cele ratowania dzieci. No tutaj, oczywiście, trzeba odnieść się do tej specyficznej sytuacji, no bo wiadomo, że wojna spowodowała to, że był na pewno głód, że było trudniej znaleźć pracę, zresztą w ogóle te problemy z pracą no, dominowały w pewnym okresie kulturę łódzką. I tutaj właśnie ta aktywność łódzkich no, przedsiębiorców, bo już właściwie możemy mówić o przedsiębiorcach, o lodzernęszach, czyli o tych niezwykle udanych losach łódzkiej burżuazji, która z czasem wytworzyła bardzo duże. Zakłady produkcyjne, fabryki, dzięki którym ich dochody były przeolbrzymie. To te osoby bardzo chętnie dzieliły się z mniej szczęśliwymi łodzianami. No właśnie, to, jest, I, prawda, tak. to jest niesamowite, że wśród chociażby takich nazwisk jak Poznański czy Szaibler czy Gajerowie, oni zawsze w tych dawnych latach, w XIX wieku, kiedy łódź się rodziła, jednak część tych pieniędzy oddawali na kulturę. I, to tak, nie I tak, i w ogóle trzeba zauważyć, że ten obraz, który my mamy, no, wyniesiony myślę z rad PRL-u, że to byli krwiopijcy. ta historia opowiadana o poznańskim, że ten zegar odmierzał tak. prawda, czas dla robotników tak, tak trudnej no, pracy w fabryce, to okazuje się, że do pewnego stopnia na, na pewno no, pracownicy musieli wykonywać trudną pracę, w ciężkich warunkach, ale z drugiej strony przemysłowcy pamiętali o swoich robotnikach, fundowali stypendia artystyczne, które pozwalały na przykład na wyjazd do Paryża, czy właśnie organizowali kwesty, dzięki którym mogli zebrać środki finansowe. Ta właśnie kwesta, bardzo udana z 1916 roku, pomogła dzieciom, które no, cierpiały na głód i tutaj... Czy wiemy, przepraszam, że wejdę słowo, wiemy, to. pomagał? Jakie nazwiska? Tak, tutaj mamy te nazwiska odnotowane, tu przede wszystkim Sara Poznańska, ale też i Wilhelm Lurkens, przedsiębiorca pochodzenia niemieckiego, który też był wybitnym kolekcjonerem obrazów w Łodzi, Oskar Schweinkert, Zenon Kohn, czy Józef Urbanowski, ale też trzeba dopowiedzieć jeszcze, że ich wspierali artyści, tutaj przede wszystkim Franciszek Gubieński i rzeźbiarka Julia Mendelssohn. To wydaje mi się ważne, bo jednak no, w kwestiach sztuki niekoniecznie ta burżuazja miała tak wyrobiony gust. Mimo że to już w większości przypadków były osoby te, które pojawiały się około roku 1914, 16, 20 i później to już było drugie pokolenie, więc trzeba pamiętać, że w przypadku poznańskich wszystkie dzieci poznańskiego kształciły się za granicą, oni mieli doskonałe warunki, jeżeli chodzi o zdobywanie edukacji, bo poznański sam, nie będąc człowiekiem wykształconym, chociaż to też nie było przecież tak, że on zupełnie nie miał żadnego wykształcenia, że pochodził z nizin społecznych, bo, bo, bo to też jest mit, ale bardzo zadbał, żeby jego dzieci były wykształcone, także ta kultura w drugim pokoleniu ona już rozwijała się znacznie bardziej żywo co oczywiście nie znaczy że te gusty artystyczne były już wyrobione do tego stopnia żeby tym przedsiębiorcom łatwo było akceptować sztukę awangardową bo myślę że też trzeba zwrócić uwagę na to otoczenie yy, artystyczne które pojawia się tuż przed wybuchem I wojny światowej bo to jest moment mhm. kiedy pojawia się kubizm kiedy pojawia się futuryzm, a więc takie nurty w sztuce, które wymagają no, już wprawnego oka, które wymagają częstego kontaktu ze sztuką, które wymagają tego, żeby odbiorca też był zainteresowany przeczytaniem różnych manifestów artystycznych, które są nieodłączną częścią tych nurtów w sztuce i też należy pamiętać, że to jest moment, ten okres tuż przed I wojną światową i w ogóle wybuch mm -hmm. I Wojny światowej, kiedy pojawia się sztuka abstrakcyjna. To też jest sztuka, którą trudno odbierać. Właściwie do dzisiaj no właśnie, wielu, nawet dzisiaj, tak, oczywiście wielu, Takie możliwości, tak. nie, żeby sobie zinterpretować, dowiedzieć się o tak. artyście, o jego życiorysie, często jest trudno. Jest, jest trudno i często odbiorcy, którzy mają już za sobą ponad stuletnie doświadczenie, zajmują taką postawę nieufną, niechętną. No więc trudno dziwić się, że wzbogacona łódzka plutrokracja w drugim pokoleniu, no też mogła być nieufna wobec takiej sztuki, dlatego to, co prezentowano, no bo były to obrazy ze zbiorów prywatnych, to raczej był łagodny impresjonizm. Tutaj pojawiały się prace Renoira, Sisleya, Degas, ale też pojawiały się prace Constable'a brytyjskiego. Artysty też no, o takim wajpie może troszeczkę właśnie impresjonistycznym, ale oczywiście byli też obecni na tych pierwszych wystawach, na pierwszej wystawie. W artyści polscy i to. Pomoccy jeżeli chodzi o łódzkich to tutaj możemy wymienić przede wszystkim Leopolda Pilichowskiego, Maurycego Trembacza i Samuela Hirschenberga. To ważny artysta, który właśnie został wykształcony dzięki wsparciu rodziny Poznańskich. On zresztą potem odwdzięczał im się w rozmaity sposób, między innymi malując piękne prace, które dziś możemy zobaczyć w Muzeum Miasta Łodzi w sali jadalnej. Także tych twórców Łódzkich, też tam widzieliśmy, ale dominowało środowisko monachijczyków, bo wydaje mi się, że w tym okresie, ale i dzisiaj też, to jest taka sztuka, która jest stosunkowo przyjemna w odbiorze, a jednocześnie znajduje się tam wiele elementów patriotycznych, bo tutaj też musimy wziąć pod uwagę, że kolekcjonowanie no, zawsze czerpało wiele podmiot właśnie z tej sztuki patriotycznej poprzez Odpowiednią kolekcję zaprezentowaną na ścianach można było wyrazić w takiej zawalowanej formie, ale jednak no, swoje pro-polskie mm. uczucia, co w tym okresie jeszcze rozbiorowym było istotne. Więc myślę, że tutaj też te, te właśnie kolekcje monachijczyków w postaci Wierusza Kowalskiego, czy Branta, czy Kosaka no, są całkowicie usprawiedliwione. No i oczywiście też pojawiały się prace Jana Matejki. No, no, który był wielkim koryfeuszem sztuki polskiej w tej ostatniej części wieku XIX i ta pozycja właściwie no, pozostawała mhm. niezagrożona. Więc myślę, że nie możemy być nazbyt krytyczni co do oceny tej kolekcjonowanej przez łódzkich plutokratów sztuki. Bo to były gusty, które były też bardzo powszechne w społeczeństwie Europy Zachodniej. Jednak ta działalność awangardowa to był wciąż no, taki dość silny margines. Pani profesor, a czy wiemy? Gdzie te wszystkie prace były wystawiane? Wiemy, że historia Miejskiej Galerii Sztuki, o której pewnie opowiemy sobie troszkę później, to są y, trochę późniejsze lata. A w tamtych czasach tą wielką wystawę? Bo z tego, co Pani opowiada, to była potężna kolekcja. Tak. Początkowo te wystawy były w takich dość y, przypadkowych miejscach, bo y, była to na przykład tkalnia Józefa Heinzla, jednego z przemysłowców łódzkich. Były to sale Kinoteatru Casino. Były to. Y, sale, które wypożyczano z Grand Hotelu, tutaj zwłaszcza była to Sala Żółta. Były też wypożyczane na wystawy, na ekspozycje pokoiki z Muzeum Nauki i Sztuki, czy, to, i to też było bardzo popularne miejsce, sale Towarzystwa Hazomir. Ale też trzeba wspomnieć o tym, że na witrynach takich niewielkich sklepów, często to, to były właściwie sklepy w których nie tylko sprzedawano obrazy, ale sprzedawano też książki, to były rodzaje antykwariatów. Tam też na wystawach właśnie pojawiały się obrazy, które po prostu prezentowano no, w nadziei, tak, w nadziei, że ktoś może je zakupi. Więc cały ten okres I wojny światowej to jest czas, kiedy w łodzi nie ma jeszcze żadnej regularnej galerii sztuki. No i oczywiście łodzianie nad tym ubolewają. A Chciałam jeszcze do tego prezentowania obrazów w witrynach. To jest świetny pomysł, żeby trafić do odbiorcy, który na co dzień nie pójdzie do galerii. To zachęcamy może Państwo, żeby dzisiaj też po to sięgnąć. Dzisiaj łódź mocno stoi, jeżeli chodzi o galerię sztuki, ale uważam, że to jest taki problem. Może się Pani profesor tutaj nie zgodzić, że często jest takie zamknięte grono odbiorców dzisiaj, tej sztuki współczesnej. Jakby trudno wyjść do kogoś, kto się na tym nie zna lub nie interesuje, a taka witryna. Dużo mamy tych sklepów. Po, pozornie tak, kiedy powstawało w nowym miejscu Muzeum Sztuki MS Quadrat w manufakturze, byłam przekonana na 100%, nawet 200, że to bardzo wpłynie na popularność tej wspaniałej kolekcji i że właśnie łodzianie, ale też i osoby, które po prostu przyjeżdżają do manufaktury, będą chodziły i no, w, 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 czasie, w czasie zakupów jako przerywnik po prostu przychodziły do muzeum. Muzeum. Tymczasem nic bardziej mylnego, więc nie jest to niestety takie oczywiste, ale na pewno no, ułatwiłoby kontakt ze sztuką osobą, które czują nawet czasem pewien lęk przed tak. pójściem do muzeum, bo, bo to też jest. W Zwłaszcza w czasach współczesnych, rodzaj świątyni, prawda? Mhm. Odeszliśmy troszeczkę od takiej świątyni o charakterze sakralnym, a te przybytki sztuki wysokiej, takie jak filharmonia, jak właśnie muzeum o, o takiej już długim rodowodzie, wciąż wydają nam się no, takimi miejscami, gdzie należy chodzić cicho. Część osób pewnie myśli, że należy chodzić w filcowych Czarek. bamboszach, a to już jest mit. W tej chwili muzea są bardzo otwarte, bardzo inkluzywne, zapraszają. Do swoich podwojów osoby o najróżniejszym przygotowaniu i o najróżniejszych potrzebach, także do też, Wypraw do muzeum zachęcam zawsze. Tak, tak. I też fajne jest teraz to, że tym wystawą często towarzyszą jakieś właśnie wydarzenia towarzyszące. Spacery czy warsztaty dla dzieciaków, gdzie można troszeczkę wejść głębiej. Ale nie o tym dzisiaj, chociaż to jest <laughs> bardzo ciekawy temat. Pani profesor, taką postacią, która myślę jest ważna dla Łodzi, a związana też z tymi czasami międzywojnia jest Artur Szyk. O nim mało wiemy niestety jeszcze, ale jest to myślę, że jeden z największych tak naprawdę artystów, który pochodził z Łodzi. Tak, to jest jeden z grupy artystów żydowskich, którzy koniec końców zdecydowali się na emigrację. To, to ciekawa postać, ponieważ on zajmował się między innymi karykaturą i w ogóle w tym obszarze działań odnosił bardzo duże światowe sukcesy. Przemieszczał się, brał udział w wielu wystawach ale nie zapominał o Polsce, nie zapominał o łodzi, bo też trzeba to zaznaczyć, że wielu twórców takich jak chociażby Józef Hecht, który z pochodzenia był Łodzianinem, też artysta jest to pochodzenia żydowskiego, który wyemigrował, mieszkał najpierw w Skandynawii, potem mieszkał we Francji, przez pewien czas był mocno związany ze środowiskiem brytyjskim. On też wysyłał swoje prace i bardzo wielu artystów to robiło po prostu przysyłali swoje prace na ekspozycje w Łodzi, czy, czy szerzej na ekspozycje w Polsce. Także tutaj też trzeba by dopowiedzieć, że właśnie wbrew temu często taka opinia pojawiała się w prasie łódzkiej, to między innymi była opinia Wandurskiego, poety łódzkiego o, o takiej dość skomplikowanej politycznej, politycznym usytuowaniu, bo on był zadeklarowanym socjalistą. On twierdził, że w Łodzi w ogóle nie ma żadnej sztuki, że tutaj jest pustynia kulturalna, że właśnie osoby, które tak, to są jego słowa, robią w sztuce, mają ciężko właśnie przez cały rok, w przeciwieństwie no, do sezonowych pracy osób zatrudnionych w manufakturach, yy, uważał, że, że, że tutaj no, nie ma niczego wartościowego. Tymczasem yy, właśnie tak nie było, bo rozwijała się bardzo dobrze yy, i sztuka yy, artystów żydowskich yy, i zaczęła się w pewnym momencie bardzo intensywnie rozwijać też Sztuka o takim charakterze stricte awangardowym. To, to z kolei no, wiąże się z przyjazdem do łodzi małżeństwa Władysława Strzemińskiego i Katarzyny Kobro. Także wydaje mi się, że właśnie od tego roku 1923, kiedy sytuacja taka polityczno-gospodarcza stabilizuje się, kiedy już kończą się te działania związane z wojną polsko-bolszewicką, kiedy no, wreszcie wymiana grabskiego. Tych no, pieniędzy, które przecież były różne w różnych zaborach zaczyna skutkować, kiedy pojawia się wizja różnych inwestycji gospodarczych w Polsce, kiedy już właśnie wszyscy uznają, że, że, że Polska no, jest krajem suwerennym, to właśnie wtedy zaczyna sytuacja się też i artystów bardzo poprawiać, bo władze miasta bardzo dbają o rozwój kultury w łodzi i o ile początkowo właśnie w tych. Jeszcze wczesnych latach dwudziestych, tuż po pierwszej wojnie światowej, raczej wspierały teatr, raczej wspierały scenę muzyczną. To właśnie około roku 1923 zaczynają też bardzo wspierać środowiska artystyczne. Czego wyrazem jest chociażby najpierw zaprojektowanie, a potem wreszcie w 24 roku otwarcie miejskiej galerii sztuki, to jest no, bardzo duże wydarzenie. To, to I to tam... chyba zmienia dużo, jeżeli chodzi w tak. ogóle o postrzeganie, prawda, w ogóle tego, te, tego rodzaju sztuki w tym roku stulecie. Tak, no, to, to jest bardzo duża zmiana jakościowa, bo już artyści nie szukają poprzez jakieś konteksty towarzyskie możliwości wystawiania swoich. Prac w małych salach galeryjnych, tylko mają dostęp do dużej galerii sztuki. To A gdzie jest powstaje w jest parku Sienkiewicza, to jest mm, obiekt przeprojektowany przez Wiesława Lisowskiego, który był wówczas architektem miasta. Ten projekt nie został zrealizowany w 100%, ale no w dużej skali przybliżenia. Tam był, takie założenie było, że to będą dwie duże sale wystawiennicze, tak. otwarte tak. i żeby było światło słoneczne. Tak, tak? to no, było ważne. Tak, no Tutaj ta kubatura została tak, zmniejszona. zmniejszona. Ale e... też Państwu powiemy, że do dzisiaj tam znajduje się ośrodek propagandy tak, sztuki. Tak, czyli... bardzo dobrze tak. działający, który, który cały czas też Zbiera, kolekcjonuje te prace. I to jest istotne, ponieważ w momencie, kiedy powstała Miejska Galeria Sztuki, to właściwie jest to w pewnym sensie, no, może nie zrównanie łodzi z Warszawą, ale jeżeli chodzi o skalę miasta, to łódź. Trzeba o tym też y, wspomnieć, była drugim co do wielkości miastem Polski. I mhm. y, y, fakt, że zaczęła posiadać własną przestrzeń wystawienniczą, też sytuował ją od razu wyżej w rankingach takich kulturalnych miast Polski ponieważ w Warszawie taką przestrzenią dostępną dla artystów była wówczas Zachęta. A towarzystwo Zachęty sztuk pięknych, które działało od lat 60. XIX wieku, było już w tym okresie bardzo mocno zdominowane przez środowiska Niebywale konserwatywne. I to powodowało, że wielu artystów warszawskich, nawet niekoniecznie bardzo awangardowych, ale takich tylko troszkę bardzo, bardziej awangardowych, jak artyści związani z rytmem, miało duże problemy z wystawianiem swoich prac. Korzystało z prywatnych salonów wystawienniczych, często połączonych ze sprzedażą ich prac. Natomiast ta właśnie piękna przestrzeń zachęty była dla nich no, bardzo często niedostępna. Więc fakt, że w Łodzi pojawiła się taka nowoczesna galeria, był no, bardzo znamienny, wskazywał, że łodzi zależy na kulturze. Też ciekawą postacią był dyrektor, który zajmował się zarówno zakończeniem prac tych związanych z uruchomieniem budynku, jak też potem i doborem artystów, którzy byli prezentowani w Miejskiej Galerii Sztuki. Chodzi mi tutaj o Mariana Dęsta dąbrowę który był byłym legionistą. On zakończył swoją służbę w armii w randze pułkownika. Miał bardzo dobre kontakty towarzyskie i był w stanie ściągać na przykład do Łodzi Wielu twórców pochodzących z Warszawy, właśnie oferując im możliwości wystawiennicze, i no też troszeczkę wbrew takiej opinii, która wytworzyła się na skutek tego, no, że on ze względu na swoje poglądy polityczne był w zdecydowanej opozycji. Gazety do, też o tym dużo Tak, rzecz. do Rady Miejskiej Łodzi, która była już w uschyłku um, lat 20. o takim bardziej charakterze socjalizującym, to on nie tak był człowiekiem otwartym, który właśnie bardzo dobrze organizacyjnie działał, bardzo nadał dużego impetu Łodzi jako takiemu właśnie miejscu, gdzie kultura stoi rzeczywiście na, na wysokim poziomie, zwłaszcza ta kultura malarska. No i tutaj też można by jeszcze dopowiedzieć, że więc Dąbrowa zapraszał też literatów, zapraszał artystów na odczyty, które no, przybliżały taką właśnie Skomplikowaną sztukę współczesną łodzianą. Tam też chyba były transmisje radiowe. Tak, tak, tak. tak. Też, też podejmowano właśnie tego typu no, bardzo w sumie nowatorskie tak. działania, prawda? Bo, bo to jednak jest wszystko wciąż te, te nowoczesne media no, dopiero na, na początku swojej kariery. No i tutaj oczywiście to też na Plus Dąbrowy należy zaliczyć, że nie zapominał właśnie prezentując też sztukę z Warszawy, że nie zapominał o artystach łódzkich, którzy tutaj byli związani z naszym środowiskiem i tutaj znów można wymienić Maurycego Trembacza, czy Maurycego Sprusiaka, czy Bolesława Kudewicza, czy Stefana Wegnera i też no, interesujące jest to, że są to artyści o dość różnym profilu swoich zainteresowań twórczych, więc w, w pewnym momencie taką kontrowersyjną wystawą była wystawa Cata Mackiewicza, który wówczas właśnie w tych latach dwudziestych postrzegał siebie i swoją sztukę raczej w takim obszarze sztuki nowoczesnej, formistyczno-futurystycznej. I ta sztuka też była prezentowana przez Dąbrowę, także no to wcale nie jest taka jednoznaczna postać, jak potem przedstawiano ją tuż po II wojnie światowej. Pani profesor, też wydaje mi się ważne, żebyśmy powiedziały, że ten 1925 rok to jest też taki trudny czas dla miasta, bo jesteśmy przed, po pierwszej wojnie światowej. Łódź raczej się wtedy zderzała z biedą, z wielkimi problemami, jeżeli chodzi o zakłady przemysłowe i powstaje instytucja, która w pierwszym roku działania robi 12 wystaw, na które przychodzą tłumy łodzian. Czy wiemy, czy możemy przypuszczać, bo rozmawiałyśmy przed nagraniem, że nie ma dokładnych badań, statystyk, ale czy możemy przypuszczać, kto był odbiorcą tych, tych wystaw? Ja myślę, że, że odbiorcy wystaw byli no, bardzo różni. To znaczy, nie sądzę, żeby to byli mieszkańcy na przykład robotniczych bałód. Natomiast myślę, że inteligencja łódzka na pewno chodziła tu mnie. No bo ta skala około tysiąca osób, które, które przewijały się przez sale wystawiennicze, to jest już spora skala. No więc to świadczyłoby o tym, że to zainteresowanie było dość duże, więc no, nie mogli to być sami wyrafinowani miłośnicy sztuki. Czasem na pewno zdarzały się osoby, które przychodziły po prostu po to, żeby się pośmiać, żeby no, uznać, że ten rodzaj nowej sztuki, nowego malarstwa zupełnie im nie odpowiada i że to jest no, rodzaj naigrywania się z publiczności. Natomiast myślę, że biorąc pod uwagę fakt, że w Łodzi bardzo dbano o to, żeby dzieci się kształciły w Szkołach, bo zarówno społeczność żydowska o to dbała, jak też dbały władze miasta, gdzie przecież pojawił się po raz pierwszy w Polsce obowiązek szkolny, gdzie dzieci musiały się uczyć obowiązkowo języka polskiego musiały uczyć się czytać i pisać. To myślę, że ta grupa szybko się powiększała, bo też w Łodzi działały prywatne szkoły artystyczne, bo nie było żadnej wyższej szkoły artystycznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego, ale działały szkoły, na przykład Andrzejewskiego czy koła Wacława Dobrowolskiego i ci twórcy swoich uczniów, chociaż obaj wymienieni przeze mnie artyści mieli poglądy raczej konserwatywne i raczej promowali sztukę o charakterze stricte realistycznym, to jednak oni też przyprowadzali swoje uczniów, no nawet właśnie w takim kontekście, żeby pokazać im jak nie należy malować. Ale no, to też byli odbiorcy i oni potem wyciągali różne wnioski, bo wcale niekoniecznie było tak, że osoby, które kształciły się w tych szkołach, że one pozostawały tylko w tej formule malarstwa realistycznego. Także tu myślę, że, że Łodzianie po prostu tłumnie przychodzili, że społeczność łódzka bardzo chętnie uczestniczyła w kulturze. Myślę też, że ponieważ Łódź miała dobre takie no, centralne położenie, to też była interesująca dla artystów innych części kraju, którzy tutaj też przyjeżdżali no szukając swojego miejsca na ziemi. Ten mit Łodzi jako ziemi obiecanej, on funkcjonował mm -hmm. i myślę, że, że tutaj to też mogli być potencjalni odbiorcy, którzy właśnie no, Oglądali sztukę łódzkich twórców, ale, ale nie tylko. Mm -hmm. Już trochę wspomniałyśmy, pani profesor w zasadzie wspomniała o tych ważnych nazwiskach dla Łodzi i o awangardzie, która przecież Łódź wyróżniała i do dzisiaj jest takim bardzo ważnym tematem, jeżeli mówimy o sztuce w mieście. Strzemiński i Kobro, to są takie postaci, bez których, których nie możemy dzisiaj nie opowiedzieć, mówiąc o kulturze w Łodzi. No tak, to, to są obie postaci legendy polskiej, ale właściwie światowej sztuki współczesnej, sztuki abstrakcyjnej i to są właściwie... Osobowości w sztuce, którym no, można poświęcić cały cykl nagrań. I też myślę, że nie wyczerpie się do końca tematu. Strzemiński był uczestnikiem jako żołnierz I wojny światowej. W trakcie działań wojennych przybywał w szpitalu, ponieważ został ranny i to spowodowało jego dożywotnie kalectwo. Pomimo tego. Stworzył zarówno wspaniałe dzieła teoretyczne, jak też wspaniałe dzieła stricte plastyczne. W pracach wspierała go żona z pochodzenia Rosjanka, Katarzyna Kobro, którą poznał w szpitalu, kiedy kurował się po ranach odniesionych podczas I wojny światowej. Potem spotkali się jeszcze po raz drugi, już poza tą przestrzenią szpitala. I przez pewien czas obydwoje pozostawali w kręgu malewicza bardzo znanego awangardzisty radzieckiego, przy czym ta sytuacja w Rosji po rewolucji październikowej, wbrew temu, co oczekiwali twórcy, którzy bardzo radośnie wsparli ten rewolucyjny ferment, nie okazała się być tak przyjazna, jak oni zakładali, bo artyści sądzili, że włączają się w to dzieło odnowy społeczeństwa, uzyskają duże wsparcie od państwa. Początkowo rzeczywiście byli wspierani, no ale szybko okazało się, że ta sztuka, właśnie awangardowa, która chce tworzyć plakaty w oparciu o Przekaz nieprzedstawiający. Ona nie przemawia do prostych robotników, ona nie przemawia do prostych chłopów, i Rosja Radziecka zaczęła patrzeć na swoich artystów źle. To spowodowało, że Strzemiński razem z Kobro zdecydowali się na powrót do Polski i uznali, że tutaj no będą grzebieci. Dlaczego do Łodzi? Początkowo Strzemińscy krążyli wokół Łodzi, takim dłuższym miejscem pobytu były koluszki. Oni generalnie tutaj decydowało to, gdzie zaproponowano im pracę i właśnie Strzemiński otrzymał propozycję pracy w szkole rzemieślniczej w Łodzi, gdzie miałby zajmować się między innymi drukarstwem. On był też wielkim pasjonatem druku funkcjonalnego, stworzył nowy, rodzaj alfabetu, którym zresztą teraz podpisany jest Muzeum Sztuki MS2 i chętnie przystał na właśnie taką propozycję przyjazdu do Łodzi. No to był dla niego też, myślę, w pewnym sensie awans, bo te środki finansowe, które tutaj miał zaoferowane, one były wyższe. Kobro zresztą też pracowała w szkole dla dziewcząt, szkole artystycznej dla dziewcząt, także to powodowało ich zainteresowanie miastem, ale oni też wykorzystywali swoje je kontakty towarzyskie artystyczne do tego żeby stworzyć w Łodzi nowe ugrupowanie artystyczne właśnie promujące sztukę awangardową bo jeszcze wcześniej byli związani z takimi ugrupowaniami jak Blok i Prezens, a w Łodzi stworzyli ugrupowanie które określili mianem AR czyli sztuka awangardowa albo awangarda rzeczywista bo tutaj w różny sposób tłumaczy się tę nazwę i Strzemiński jako wizjoner miał kolejny pomysł a żeby stworzyć tutaj w Łodzi kolekcję malarstwa sztuki w ogóle awangardowej, na zasadzie wymian pomiędzy nim a innymi artystami europejskimi. Tutaj w tym wspierali go tacy twórcy związani z grupą AR, jak Przyboś czy Brzękowski, ale też Wanda chodasiewicz Grabowska, która mieszkała w Paryżu i ona też kontaktowała Strzemińskiego, jego żonę, innych członków grupy AR z. Artystami paryskimi, tutaj zwłaszcza, ponieważ w pewnym momencie była żoną Ferdynanda Leżera. To środowisko było jej bardzo przychylne i to spowodowało właśnie fakt, że chętnie artyści wymieniali się pracami, chętnie wysyłali do Polski swoje prace i w efekcie stworzono właściwie no jedną z pierwszych, bo tutaj są zdania uczonych i muzealników podzielone, która kolekcja była pierwsza, no ale jedną właśnie z pierwszych na świecie kolekcji sztuki awangardowej w podwojach łódzkiego muzeum, które w porządku lat 30 się ukonstytuowało dzięki legatowi Bartosiewiczów. Także te wydarzenia bardzo odmieniły oblicze Łodzi, bo to już nie było takie właśnie miasto tylko i wyłącznie przemysłowe, ale też miasto z bardzo wyraźnym profilem artystycznym i ten profil artystyczny stawał się coraz bardziej awangardowy. To zresztą było bardzo docenione przez władze miasta, ponieważ Strzemiński uzyskał nagrodę miasta Łodzi dla wybitnego obywatela, dla wybitnego twórcy i no to też był dla niego bardzo duży zastrzyk finansowy. My mamy w Łodzi kilka miejsc też związanych ze Strzemińskim i Skobro. Oboje są pochowani na łódzkich cmentarzach. strzeminski na cmentarzu starym, Kobro na dołach. Możecie Państwo też y, na osiedlu Montfiła Mireckiego, gdzie oni mieszkali, jest tablica im poświęcona. Także y, ze z sztuki Kobro były wykorzystane kiedyś elementy do studia Łódzkiej Wiadomości Dnia czy do łódzkiej kolei aglomeracyjnej, więc ta pamięć gdzieś jest, ale tak naprawdę Muzeum Sztuki chyba jest takim najważniejszym miejscem, gdzie możemy. Myślę, że bezspornie. Myślę, że bezspornie. Natomiast ta, ta pamięć właśnie związana z osiedlem Montfiła Mireckiego, gdzie małżeństwo mieszkało przez wiele lat, to też jest ciekawe miejsce, ponieważ to osiedle, no, które ma bardzo dużą wartość jako taki właśnie zwarty kompleks budownictwa awangardowego w dużej mierze, jeżeli chodzi o okres dwudziestolecia międzywojennego, w ostatnich latach też przeżywa no, pewien rozkwit, jeżeli chodzi o stan utrzymania tych budynków i, i rzeczywiście to upamiętnienie małżeństwa Strzemińskich tam w tej chwili jest, dzięki tej tablicy, znacznie bardziej widoczne. Także myślę, że, że to też jest taki właśnie dobry trop dla, dla łodzian, którzy są zainteresowani kulturą i sztuką. No ale oczywiście wyprawa do Muzeum Sztuki i do MS1 i do MS2, bo w MS1 znajduje się unikalna sala neoplastyczna Władysława Strzemińskiego. Ona co prawda powstała tuż po II wojnie światowej, no, ale jest to też y, niezwykle unikatowe dzieło na skalę światową. Także tutaj tych takich klimatów awangardowych w łodzi jest bardzo wiele. Pani profesor, nie poruszyłyśmy jeszcze kilku tematów. Niestety musimy kończyć. Państwa bardzo serdecznie zachęcamy do tego, żeby sięgnąć po... Prze, przepraszam, jeszcze przerwę. No. To jeszcze muszę, muszę dopowiedzieć, y że jeszcze w Polsce działała awangardowa grupa Junkidicz. To grupa tak, artystów no właśnie żydowskich. O tym możecie <noise> Państwo przeczytać w trzecim Koniecznie. Tomie, Ponieważ y mam też wypisane, żebyśmy o Junkidicz porozmawiały. To są bardzo ważne nazwiska i tak naprawdę niesamowicie y ważna historia historia sztuki i kultury Polski, ale nie mamy już czasu, dlatego trzeci tom monografii musicie Państwo mieć, otworzyć na rozdziale o kulturze i sztuce w Łodzi i przeczytać, a być może będziemy miały jeszcze okazję, żeby o tym porozmawiać, bo to, tak jak Pani Profesor mówiła, oddzielny podcast może być tylko o tym. Całkowicie. Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i bardzo ciekawą rozmowę. Bardzo dziękuję. Słuchali Państwo odcinka o kulturze i sztuce w łodzi. Moją gościnią była profesor Aneta Pawłowska, a za dwa tygodnie zapraszamy na trudny odcinek. Z dr Ewą Wiatr, porozmawiam o historii łódzkiego gatunku.